kochani, jakiś czas temu obserwowałem życie Bożych ludzi. Powiedziałem do Niego: tak wielu ludzi z Tobą zaczyna, a tak niewielu kończy. Tu nie chodziło o zbawienie, pójście do nieba. Zapytał mnie wtedy: czy Ty zostaniesz ze mną do końca? Czy Ty zostaniesz na placu boju przeciwności, swojej duszy, w różnych okoliczności? Powiedziałem: tak, zostanę. Co ja chcę powiedzieć? Przepraszam, mam już to powiedzieć. Dzisiejsze uwielbienie prowadziło kilka osób. Uwielbienie to nie jest kwestia lidera kościoła czy lidera uwielbienia. Kiedy jest jakaś czapa, kiedy się z czymś zmagasz, nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Przepraszam, ale dzisiaj, gdyby nie te parę osób, to nie byłoby uwielbienia. Kochani, mówię to dlatego, prosząc Was, abyśmy nie zapominali, co jest źródłem. Wdzięczne życie, uwielbienie Boga jest podstawą. Ludzie przebudzenia to ludzie, którzy przychodzą do kościoła dawać, a nie brać. Nie popadnijmy w tą schizę, żeśmy uczynkowość, służalnictwo, a zapominamy o tym, co jest źródłem. Nie wycofujmy się z placu boju. Zostańmy do końca, chociażbyśmy mieli zostać, każdy z nas sam. Ja postanowiłem, że ja zostanę i będę uwielbiał Boga zawsze i wszędzie. Amen. Amen. Amen.